Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach sport, WF, turystyka i rekreacja, fizjoterapia. www.awf.wroc.pl. Impreza powstała z inicjatywy Marszałka Regionu Akademii Wychowania Fizycznego i AZS-u AWF-u Wrocław. W ubiegłym roku obiekt przy Paderewskiego odwiedziło około 3000 miłośników sportu, w sobotę o 2000 więcej. Widać, że Dolnoślązacy potrzebują takiej imprezy. Mieszkańcy Wrocławia i innych mniejszych miejscowości i wsi tłumnie przyjechali na Stadion Olimpijski. Były całe rodziny, często rodzice, dzieci, a także dziadkowie. Każdy z nich mógł spróbować swoich sił w 15 przygotowanych przez organizatorów konkurencjach. Do najbardziej efektownych należała rywalizacja piłkarska na piasku i walka na wodzie. Po 5-centymetrowej poduszce wodnej na odcinku kilkudziesięciu metrów można było sunąć na desce, co do łatwych nie należało. Dolnoślązacy jednak dali radę. Dla wielu młodych sobotnie spotkanie było okazją do rozmowy z idolami. Jak zwykle podczas tego typu imprez nie zabrakło sportowców, znanych nam przede wszystkim z ekranów telewizora. Tym razem kibice na wyciągnięcie ręki mieli jednego z najlepszych polskich siatkarzy, Bartosza Kurka. Inną gwiazdą imprezy był czołowy piłkarz ręczny świata Sławomir Szmal. Na pola marsowe zawitali też jego koledzy z parkietu, Bartosz Jurecki i Grzegorz Tkaczyk. Nie zapominamy też o królowej dolnośląskich łyżew, czyli medalistce Igrzysk Olimpijskich Soczi, Natalii Czerwonce. Było co robić od sobotniego ranka po sobotni wieczór. Ci, którzy zdecydowali się przyjść, na pewno nie żałowali. Rekreacja na sportowo okazuje się świetnym pomysłem. Mieszkańcy regionu chcą nie tylko dopingować czołowe dolnośląskie kluby czy naszych eksportowych zawodników, ale też sami brać udział w sportowej rywalizacji. Warto tego typu imprezy promować i starać się, by organizować je nieco częściej niż raz w roku. Organizatorzy przygotowali wszystko perfekcyjnie, zawiesili sobie poprzeczkę bardzo wysoko, a w perspektywie przecież trzecie dolnośląskie święto sportu. Wyjazd do Lonato pozostanie na długo w pamięci Gaworskiego. Jak przyznał, po powrocie wyjechał do Włoch przeziębiony i problemów z górnymi drogami oddechowymi nie udało się usunąć do zawodów. Startował więc z katarem, kaszlem, gorączką i przyplątały się do tego problemy z uchem. Mimo to walczył dzielnie i skutecznie. W grupie stoczył 5 pojedynków, pewnie awansując do fazy pucharowej. W niej rozprawił się z przeciwnikami w ćwierćfinale i półfinale. W decydującej walce jego rywalem był reprezentant gospodarzy Marco Sim. Włoch okazał się zdecydowanie lepszy i triumfował 15-9. Gaworski miał w planach wziąć też udział w zawodach szpadzistów, niestety na to nie miał już sił. Po powrocie do Wrocławia trwała walka z przeziębieniem i trwa do tej pory. A już jutro nasz reprezentant wyjeżdża do Strasburga. We Francji rozegrane zostaną Mistrzostwa Europy. Będzie to kolejny ważny start Gaworskiego w tym sezonie. Finał rozgrywek 2013-2014 w wykonaniu Śląska był bardzo dobry. Zespół w świetnym stylu wywalczył pierwsze miejsce w grupie spadkowej. Pod wodzą Tadeusza Pawłowskiego drużyna przegrała ledwie raz. 7 meczów wygrała, 6 zremisowała. Zawodnicy od niedzieli są już na urlopach. Dzięki dobrej postawie w ostatnich meczach, dzięki zwycięstwom zapewnili sobie troszkę dłuższe urlopy, bo początkowo mieli wrócić do zajęć 16 czerwca, ale mieli taką umowę z trenerem, że za każde zwycięstwo w ostatnich tygodniach dostawali jeden mecz ekstra, wygrali wszystkie mecze, więc tych dni nazbierało się dodatkowych 4. Wrócą do zajęć dzień po Bożym Ciele, czyli 20 czerwca. Będą przychodzili badania, będą trenowali tutaj na naszych obiektach przy ulicy Oporowskiej, a 1 lipca wyjadą na zgrupowanie. Klub czeka rewolucja kadrowa, choć działacze przyznają, że rozpoczęli rozmowy z Marianem Kelemenem, Adamem Kokoszką, Daliborem Stefanowiczem i Przemysławem Kaźmierczakiem. Są marne szanse, aby zatrzymać ich w klubie. Są jednak i sukcesy. Udało nam się już podpisać kontrakt, przedłużyć umowę z Krzysztofem Ostrowskim. Bardzo nas to cieszy, bo rzeczywiście Krzysiek jest profesjonalistą w pełnym calu. On naprawdę bardzo dużo daje tej drużynie. Może ostatnio grał troszkę mniej, no ale trener Pawłowski podkreśla na każdym kroku, że w naszej drużynie nie ma rezerwowych. Jesteśmy jedną wielką drużyną, każdy zawodnik jest istotny. To zresztą widać po zachowaniu piłkarzy na boisku. Ostatnio Dalibor Stefanowicz po strzeleniu pięknej bramki w Białymstoku podbiegł nie do kolegów z pola, którzy mu pomogli wypracować tą sytuację, ale w pierwszej kolejności do ławki rezerwowych i tam wyściskał się z zawodnikami rezerwowymi. Potem po meczu tłumaczył, że chciał w ten sposób pokazać, że każdy zawodnik jest
tak naprawdę graczem pierwszego wyboru, nie ma żadnego podziału na pierwszą jedenastkę i na rezerwowych. Z pozostałymi zawodnikami, którym kończą się kontrakty, czyli z Marianem Kelemenem, z Przemkiem Kazimierczakiem, z Adasiem Kokoszką, z Sylwkiem Patejukiem, ciągle rozmawiamy, mamy nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie, no ale oczywiście każdy zdaje sobie sprawę, że troszkę w innej rzeczywistości Śląsk Wrocław funkcjonuje niż jeszcze kilka lat temu. Dziś wrocławski klub podpisuje umowę z młodymi zawodnikami. Realizowana jest strategia, by stawiać właśnie na przyszłość. Pozyskano m.in. wychowanka Korony Kielce. Karol Angielski to naprawdę bardzo ciekawy piłkarz. My go obserwowaliśmy już od dłuższego czasu. Tak się stało, że w marcu po osiągnięciu pełnoletności rozwiązał swój kontrakt z Koroną Kielce, z klubem, w którym się wychował. Miał do tego prawo, takie przepisy są. Przyjechał do nas do Wrocławia, był na testach. Udało nam się te testy zachować w tajemnicy. Nikt się o tym nie dowiedział. Zaprezentował się podczas nich naprawdę z dobrej strony. W takim sparingu, w meczu wewnętrznym, który rozgrywaliśmy w Wielki Piątek, zagrał w tej drużynie teoretycznie słabszej, czyli grał przeciwko pierwszej jedenastce. I mimo to udało mu się strzelić bramkę, więc między innymi tym przekonał do siebie trenera. No i przed kilkoma dniami doszliśmy do porozumienia, podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o 2 lata, ma dokładnie rok, żeby przekonać trenerów, zarząd, że ten talent, który nim drzemie, ten potencjał, wyjdzie na zewnątrz, ujrzy światło dzienne. Mamy nadzieję, że naprawdę będziemy mieć z niego dużo pociechy. To jest młody zawodnik, bardzo utalentowany, reprezentujący nasz kraj w reprezentacjach młodzieżowych. Śląsk podpisał też umowę z innym reprezentantem młodzieżowych reprezentacji, Kamilem Dankowskim. Będą kolejni, jeszcze młodsi. Na moment podpiszemy także kontrakty z dwoma juniorami młodszymi Śląska Wrocław, którzy też od pewnego czasu biorą udział w treningach pierwszej drużyny, czyli z Idzikiem i z Pałaszewskim. To są również bardzo utalentowani piłkarze, bardzo dobrze prezentujący się w drużynie juniorów młodszych prowadzonych przez Marka Kowalczyka. Dostaną szansę, prawdopodobnie pojadą z drużyną na obóz przygotowawczy. Czy tą szansę wykorzystają, oczywiście zależy tylko i wyłącznie od nich, ale znając nasz sztab szkoleniowy, znając podejście trenera Pawłowskiego do młodych zawodników, zrobią wszystko, żeby ci młodzi zawodnicy odpalili, mówiąc tak kolokwialnie. To jest nie bez powodu tak mówię tak dużo o tych młodych zawodnikach, ponieważ to jest ten kierunek, w którym chcemy iść. Oczywiście nie chcemy całej drużyny zbudować tylko i wyłącznie na graczach młodych, ale chcemy, żeby oni stanowili, grali w tej drużynie większe role niż do tej pory. To naprawdę się opłaca, to ci młodzi chłopcy są zżyci z regionem, z Wrocławiem, ze Śląskiem, naprawdę daliby się pokroić za nasz klub. W tym kierunku należy właśnie iść, taka jest filozofia, którą obraliśmy pewien czas temu. Pierwsza kolejka Ekstraklasy sezonu 2014-2015 jest planowana na 16 lipca. Liczba zgłoszonych przemawia do wszystkich. Mało kto się spodziewał, że dziś już ponad 5 tysięcy biegaczy wpłaci opłaty startowe i wystartuje we wrocławskim biegu. To nas bardzo cieszy. Cieszy nas to, że wrocławianie chcą biegać. Cieszy nas to, że przyjedzie wielu gości spoza i że będzie uczestniczyło. Przypomnę, że trwają równolegle zapisy również do dużego maratonu wrześniowego. Natomiast rzeczywiście jesteśmy sami zaskoczeni, bo codziennie kilkadziesiąt kolejnych osób dopisuje się do listy półmaratońskiej. To już jest w tej chwili dobrze ponad 5 tysięcy osób. Ciągle się zastanawiamy, czy osiągniemy limit, bo przypomnę, że limit założyliśmy 7 tysięcy. Może 7 tysięcy nie będzie, ale na pewno około 6 tysięcy osób pobiegnie. To nas cieszy. To też oczywiście w kontekście tego poprzedniego półmaratonu jest niezwykle istotne, że udało się odbudować to zaufanie środowiska biegaczy. Dyrektor biegu zapewnia, że wszystko jest już praktycznie przygotowane na przyjęcie biegaczy. Nie ma obaw, że powtórzy się ubiegłoroczny scenariusz, kiedy imprezę odwołano. My już wystąpiliśmy z wnioskiem o uzyskanie zgód na organizację półmaratonu 21 listopada w zeszłym roku, czyli pół roku temu. Przez te pół roku trwały wszystkie uzgodnienia z wszystkimi służbami, czy ta trasa, którą zaproponowaliśmy, jest trasą dobrą. Oczywiście były pewne korekty i je uwzględniliśmy. Z oficjalnym wnioskiem wystąpiliśmy na początku kwietnia o uzyskanie zgody na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Aktualnie są wszystkie sprawy uzgadniane. W związku z tym, że jest parę imprez w dniu 14 czerwca we Wrocławiu, jeszcze trwają pewne sprawy koordynacyjne
organizacji ruchu, komunikacji miejskiej i zabezpieczenia trasy półmaratonu, które zakończymy w poniedziałek. Są drobne szczegóły, które zostały do uzgodnienia. Posiadamy już projekt zabezpieczenia trasy półmaratonu, firmę, która to wykona. Już były dwa objazdy trasy półmaratonu pod względem organizacji zabezpieczenia, czyli tutaj żadnych opóźnień nie widzę. Będziemy gotowi, zapewnia też Jacek Sutryk. Podkreśla, że półmaraton ma być dobrze przygotowany i dla biegających, i dla niebiegających. Jeżeli chodzi o przygotowania, to można powiedzieć, że jesteśmy w permanencji. One trwają już od wielu, wielu miesięcy. Wiele służb miejskich i tych, które nie są miejskie, ale funkcjonują w przestrzeni miasta, jest zaangażowanych, aby ta impreza została zrobiona dobrze, miło, sympatycznie i przede wszystkim bezpiecznie dla wszystkich, zarówno dla biegaczy, jak również i dla mieszkańców, jak również dla tych sympatyków i miłośników biegania, którzy może sami nie biegają, ale będą towarzyszyć w tych licznych imprezach, które będą towarzyszyły organizacji wrocławskiego półmaratonu. Głównym sponsorem biegu jest PKO Bank Polski. Przedstawicielka banku podkreśla, że w tym roku bieg odbędzie się też pod hasłem pomocy potrzebującym. Z tym półmaratonem związana jest również akcja charytatywna i w tym roku bardzo serdecznie i gorąco zapraszamy Państwa do uczestnictwa, bo biegniemy dla rocznych bliźniaczek Darii i Oliwii. Potrzebujemy właściwie minimum 40 osób, które zgłosi się do biura bądź hostesy, bądź pracowników PKO Banku Polskiego przed startem i odbierze specjalne identyfikatory i dzięki temu zyskają dziewczynki od PKO, Fundacji PKO Banku Polskiego 20 tysięcy złotych, które są niezbędne na rehabilitację dziewczynek i zakup specjalistycznych wózków. Więcej o półmaratonie w Sport Game w przyszłym tygodniu. Skupimy się wtedy także na utrudnieniach, które będą czekać na wrocławian. Koszykarzy próżno szukać przy Mieszczańskiej, wszyscy na urlopach. Pracują za to klubowi działacze, to ich czas, by znaleźć chętnych na wsparcie Śląska. Dopinamy budżet, staramy się, żeby te pieniądze, którymi będziemy dysponować w przyszłym sezonie, były jak najwyższe. Mamy nadzieję, że co najmniej na takim poziomie, jakim mieliśmy w sezonie 2013-2014. Oprócz tego równocześnie poszukujemy również osób, które byłyby najlepszymi kandydatami do objęcia stanowiska szkoleniowca naszego zespołu w przyszłym roku. No i oczywiście sondujemy bardzo uważnie i pieczołowicie rynek graczy, tak polskich, jak i zagranicznych. Jesteśmy po pierwszych rozmowach, mamy oczywiście kilka nazwisk, swoją listę życzeń stworzoną, którą staramy się realizować, no ale do sfinalizowania tych rozmów jeszcze będziemy potrzebowali trochę czasu. Czy kibiców czekają kolejne przepychanki na linii klub-miasto? Jest to jak najbardziej możliwe. Śląsk, jak inne kluby najwyższej klasy rozgrywkowych we Wrocławiu, liczy na wsparcie od magistratu. Miasto oczywiście wie, że my staramy się o to, aby być traktowanym na równi z innymi profesjonalnymi klubami sportowymi. W tym roku do tego tortu z budżetu miasta dołączyły jeszcze ekipy Ślęzy Wrocław Koszykarskiej, które awansowały do Ekstraklasy, oraz piłkarze ręcznych Śląska, którzy również będą grali w najwyższej klasie rozgrywkowej. Także tych chętnych na pieniądze z budżetu miasta będzie jeszcze więcej. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, żeby te kluby nowe, które dołączyły do tej elity, dostały jakieś wsparcie, a my tego wsparcia nie dostaniemy. Aczkolwiek znając to, jak miasto Wrocław odwraca się do nas plecami w ostatnich kilku latach, nie przygotowujemy się na to, abyśmy uzyskali od nich jakąkolwiek pomoc, dlatego jak możemy liczyć, to liczymy na siebie i staramy się, aby znaleźć sponsorów jak najszybciej, żeby to zaplecze finansowe było po prostu bezpieczne i jak najwyższe. W nowym sezonie w Śląsku nie zagra Paweł Kikowski. Zawodnik związał się dwuletnią umową z Wilkami Morskimi Szczecin. To jednak nie jedyna strata. Adrian Roczek-Truskowski i Tomasz Ochońko związali się kontraktami ze Stalą Ostrów Wielkopolski. W przyszłym roku zagrają na zapleczu Ekstraklasy, a na chwilę obecną z naszym klubem kontrakt mają bracia Kulon, czyli Maksym i wracający z wypożyczenia z AZS Polfarmek Skut Norbert, a także Radosław Chyży, który w zeszłym roku podpisał kontrakt 1+1 i na pewno w przyszłym roku ubierze koszulkę Śląska. Reszcie zawodników skończyły się kontrakty ze Śląskiem. Z niektórymi o ich przedłużeniu na kolejny sezon rozmawiamy, ale przez to, że liga zwiększyła się o kolejne 4 przynajmniej zespoły i będzie liczyła sobie 16 teamów, no to tych
tych ofert pracy Polacy również z naszego klubu mają jeszcze więcej, także mają w czym wybierać. Staramy się i liczymy na to, że nasze oferty będą jednak atrakcyjniejsze. Zobaczymy. Myślę, że na pierwsze nazwiska musimy poczekać jeszcze kilka tygodni. Na razie kibice w kraju pasjonują się wielkim finałem Mistrzostw Polski. O złoty medal w sezonie 2013-2014 walczą PGE Turów Zgorzelec i Stelmet Zielona Góra. Kolejne starcie w tej parze już w niedzielę w Zgorzelcu.